Dzień dobry Państwu. Otwieram 56. sesję Rady Gminy Iwanowice. Bardzo serdecznie witam Pana Wójta wraz z pracownikami. Witam Panie i Panów Radnych. Teraz sprawdzimy kworum. Dziękuję. Teraz przechodzimy do odczytania RODO. Bardzo proszę. W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, iż sesja, która będzie miała miejsce w dniu dzisiejszym, będzie nagrywana, a jej przebieg zostanie opublikowany w serwisie e-sesja.pl na stronie internetowej Gminy Iwanowice oraz w serwisie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Iwanowice. Jeżeli ktoś z Państwa tu obecnych nie wyraża zgody na umieszczenie swojego wizerunku na wymienionych serwisach oraz stronie internetowej, proszę o zgłoszenie tej informacji w chwili obecnej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwo otrzymaliście mailowo porządek obrad. Czy do porządku obrad są jakieś zastrzeżenia, zmiany? Nie ma. Nie widzę. Nie widzę, a zatem proszę o przegłosowanie tego porządku obrad, który Państwo macie. Dziękuję. Również otrzymaliście mailowo protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy. Czy do tego protokołu są jakieś pytania? Nie widzę. A zatem również proszę o przegłosowanie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej. Panie Wójcie, bardzo proszę. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, kilka takich najważniejszych spraw. Od 1 kwietnia, tak jak już mówiliśmy, rusza nowa linia komunikacyjna, bezpłatna, Grzegorzowice-Michałowice. Przetarg został rozstrzygnięty. Rozkład jazdy Państwo znacie, nawet opublikowaliśmy go w Głosie Iwanowic. Ja tylko jeszcze raz zachęcam tutaj wszystkich Państwa, wszystkich chętnych do skorzystania z tej linii, żeby wyrabiali sobie kartę mieszkańca i żeby je odbijali systematycznie. I mam nadzieję, że linia będzie się cieszyła dużą popularnością. Wczoraj byłem na spotkaniu z prezesem MPO. MPO to jest firma matka dla MPGO, która u nas zajmuje się odpadami komunalnymi, wywozem odpadów komunalnych. Rozmawialiśmy o współpracy. Ja Państwu tam sugerowałem, że MPO chce zainwestować tutaj na terenie naszej gminy, może kupić jakieś nieruchomości. Myśli o wspólnej inwestycji pod nazwą biogazownia. No, rozmowa przebiegła bardzo dobrze, dosyć długo trwała, bo tam też było sporo osób, które się zajmują inwestycjami w tej firmie. Jest tylko jeden zasadniczy problem. Wybory, które są na wiosnę przyszłego roku. I faktycznie no, trudno zarówno z naszej strony, jak i z ich strony tutaj określić to, czy no, ten skład zostanie taki, jaki jest, tak? I oni wszyscy troszeczkę się boją podejmować jakieś decyzje, które będą miały konsekwencje finansowe dla spółki. Wstępnie stanęło na tym, jeszcze mają to przemyśleć bardzo dokładnie. Aha, działkę, którą planowaliśmy, proszę Państwa, kupić na Widomej, kupiliśmy. A więc my już mamy 2,5 hektara dobrego gruntu, który będzie można przeznaczyć pod inwestycje komunalne. Gdyby MPO dokupiło 2 hektary, bo o tym jest mowa, no to mielibyśmy wspólnie naprawdę piękny teren, prawie 5 hektarów do wykorzystania. No i teraz mają to jeszcze przemyśleć, ale pewnie pójdzie to w tym kierunku, że na chwilę obecną byśmy podpisali jakieś porozumienie o współpracy.
Natomiast jakieś działania ekonomiczne trzeba chyba jednak odłożyć na przyszły rok, ponieważ no i w Krakowie, no i wszędzie w zasadzie będą wybory samorządowe i trudno też przewidzieć, co tutaj może się zmienić w tym zakresie. No i chyba to jest też dobra decyzja, no bo tutaj konsekwencje finansowe, no chociażby w zakresie zakupu tego gruntu, a już potem realizowania tej inwestycji, no to są naprawdę bardzo duże. Ale świetny partner, warto by było podtrzymywać z nim kontakt i to jest naprawdę duża szansa dla nas, bo oni, jeżeli chodzi o budowę biogazowni, to chodzą za tym już od kilku lat i jeżeli tutaj byłaby z naszej strony przychylność, no to naprawdę mogłoby się to udać. A teraz, proszę Państwa, gdzieś znalazłem taki fajny projekt i on jest właśnie taki przykładowy, modelowy, prezentowany jako pewien właśnie taki wzór do naśladowania biogazowni, która poza tym, że oczywiście produkuje prąd, to produkuje również ciepło. I słuchajcie, tą biogazownię, którą pokazywali, ona tam w 20%, bo to jest takie małe miasteczko, dostarcza ludziom po prostu ciepło, czyli jest też taką małą elektrociepłownią, która zabezpiecza tych ludzi w zakresie tutaj ogrzewania zimą. No rewelacyjna sprawa. Dlatego na pewno jest to warte przemyślenia. Pieniądze na to, mam nadzieję, będą duże. Dofinansowanie pewnie będzie z roku na rok coraz większe, więc warto się nad tym tematem pochylić. Podpisaliśmy, mamy ofertę na nowy projekt rozbudowy szkoły w Damicach. Ja już tam kiedyś Państwu o tym wspominałem. To chyba jest najlepsze rozwiązanie. Niestety poniesiemy dodatkowe koszty, ale procedowanie tego dalej w Urzędzie Wojewódzkim może sprawić, że my nawet do końca roku nie będziemy wiedzieć, na czym stoimy. Tym bardziej, że ta druga strona, która tam to gdzieś zaskarża, nawet grozi pójściem do sądu. Chyba lepszą decyzją będzie wycofać się z tego i po prostu to przeprojektować. Zapłacimy za to 33 tysiące złotych. Czasu też za to bardzo nie ma, ponieważ z ostatnich informacji od wojewody wynika, że za 2 miesiące ogłoszą ten Polski Ład. A więc no dobrze by było tutaj coś konkretnego pokazać, żeby można było się starać o te pieniądze. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad monitoruje po raz kolejny, żebyśmy przyjmowali wszystkie drogi tutaj właśnie nieserwisowe, tylko gminne, bo oni twierdzą, że to są nasze drogi gminne, które powstały przy okazji tej inwestycji. Myślę, że nie mamy chyba już argumentów nawet dodatkowych, żeby się z tego wycofać. Będziemy tutaj jeszcze właśnie rozmawiać z poszczególnymi sołectwami, ponieważ no, te problemy, zwłaszcza w Sieciechowicach, z tą wodą tam przy wiadukcie są spore. Ale ja Państwu to oczywiście będę na bieżąco informował, ale myślę, że w kwietniu takie spotkanie z Generalną Dyrekcją musimy zrobić. No i pewnie od maja byśmy te drogi wszystkie przejęli. Dostaliśmy dofinansowanie z programu Senior Plus na Grzegorzowice. Tam w tej inwestycji dużej, którą realizujemy, nie była objęta tą inwestycją klatka schodowa. I tutaj w niewielkim zakresie, ale zawsze będziemy mogli to wyremontować. Było to konieczne, proszę Państwa, żebyśmy ten projekt złożyli, ponieważ gdybyśmy nie wystartowali w tym pierwszym module, czyli w tych działaniach inwestycyjnych, nie moglibyśmy za rok się ubiegać o pieniądze na utrzymanie tego ośrodka. To był warunek, dlatego złożyliśmy, za przeproszeniem, taki mały projekcik na kwotę 40 tysięcy złotych, dostaliśmy z tego 37, żeby nie było problemów potem z utrzymaniem i z napisaniem wniosku na drugi moduł. Od poniedziałku w zasadzie rusza taka piękna inicjatywa tutaj Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod nazwą Jadłodzielnia. Jak Państwo wejdziecie tutaj do budynku Urzędu Gminy, do tej drugiej części tam, do Urzędu Stanu Cywilnego, do GOPS-u, to zobaczycie lodówkę, która stoi. Na razie w tym miejscu będzie można tutaj, proszę Państwa, jeżeli komuś oczywiście zbywa i ma ochotę podzielić się żywnością tutaj z innymi, to zachęcam, można tutaj przynieść żywność. Mam nadzieję, że znajdą się też chętni, którzy sobie tą żywność wezmą. Jest to takie wsparcie dla osób potrzebujących. Mamy takich kilka osób, które no, żyją z dnia na dzień, a więc dla nich to może być takie naprawdę konkretne wsparcie, żeby, no te produkty też wszyscy wiemy są coraz droższe, a więc
ktoś, kto naprawdę niewiele zarabia, to jedzenie tutaj może być dla niego dużym kosztem. Jest to jakieś wsparcie z naszej strony. Mam nadzieję, że znajdą się chętni zarówno po jednej, i po drugiej stronie. Z czasem chcemy tą lodówkę przenieść do takiej wiaty, którą ustawimy przy aptece, a więc ona już będzie otwarta, czynna 24 godziny na dobę. No oczywiście dopóki jest w urzędzie, to tylko w godzinach pracy urzędu. No i na koniec, proszę Państwa, takie moje przemyślenia po zebraniach strażackich, które się zakończyły, za które wszystkie dziękuję, bo były przeprowadzone naprawdę bardzo sprawnie, okazale. Nie na wszystkich byłem, oczywiście coś tam wypadało po drodze, ale te przemyślenia nie mają charakteru oceny, broń Boże, tylko pewnych takich planów, które się pojawiały, głównie o charakterze inwestycyjnym na tych zebraniach. Mówię to Państwu, ponieważ to dotyczy budżetu gminy, a ja sobie spróbowałem spisać to wszystko i powiem tak, my w ciągu 9 lat jestem już prawie wójtem, wydaliśmy na OSP prawie 10 milionów złotych, piękne pieniądze. I ja rozumiem, że jak to jest, apetyt rośnie w miarę jedzenia, tak? Ja to wszystko rozumiem. Natomiast powtórzenie tego w tak krótkim czasie, jak niektórzy sugerują, według mnie jest po prostu niemożliwe. Posłuchajcie Państwo. To są propozycje, jakie słyszałem na zebraniach strażackich. Nowe samochody. OSP Sieciechowice za 2 lata. Ja przypominam, nowy średni samochód ponad 1 000 000 zł. 1 100 000, 1 200 000. ASP Iwanowice, nowy samochód, średni. Oni nawet gotowi są kupić używany. Tak, tak, no rzeczywiście ten mały giruz jest w fatalnym stanie. Nawet dobry, średni, używany, około 400-500 tysięcy. ASP Władysław, nowy samochód, nie lekki, średni samochód. Oni nawet złożyli wniosek bez informowania gminy, nie wiem, gdzie oni ten wniosek w sumie złożyli, nawet nas o tym nie poinformowali, o dofinansowanie 100 tysięcy złotych do tego samochodu. Przy wydatku milionowym 100 tysięcy, to rozumiecie, to jest rzeczywiście taki wkład, który pozwoli gminie uzupełnić resztę, na pewno, nie? ASP Grzegorzowice, nowy samochód. No, oni są w kolejce wysoko, rzeczywiście zasługują na lekki nowy samochód. Ja mam nadzieję, że lekki, bo ja tutaj nie wiem, czy lekki, czy średni, ale nowy samochód. ASP Biskupice, drugi samochód. I tym razem średni. Może być używany, czyli około 500 000 zł. ASP Żerkowice, nowy samochód. Będą się starać z komendy miejskiej tutaj. Może tam mają faktycznie dojścia i może im się to uda. Proszę Państwa, ja nie policzyłem, że wszystkie kupimy nowe, ale założyłem, że średnio wydamy na ten samochód 500 000 zł. Proszę, to już jest 3 miliony złotych na dzień dobry. A teraz inwestycje. ASP Narama padła na pomysł, że będzie rozbudowywać garaże. Nie wiem do końca co. Ale tak się wkurzyłem na tym zebraniu, że już nie chciałem w ogóle tego słuchać. No to ja tylko mówię. Zrobiliśmy tutaj wstępny projekt budynku dla klubu sportowego i spółki w Biskupicach. To ma około 400 metrów. Drogi panie radny, wstępny kosztorys tej inwestycji 2,5 miliona złotych. Ja rozumiem, że jak będzie rozbudowany garaż, to będzie potrzeba za chwilę kupić drugi samochód. To też rozumiem. I dokupić działkę. Krasieniec Stary. Ci tutaj czekają na inwestycje i trzeba też uczciwie powiedzieć, to jest jedna z tych jednostek, która czeka cierpliwie, nigdy tam nie protestowała. Oni potrzebują ocieplić ten budynek. To jest jedyna, proszę Państwa, w tej chwili remiza, która nie ma zrobionej termomodernizacji. Jak wszyscy wiemy, budynek nie mały. Robią audyt, koszt tak patrząc lekko, 800 do 1 000 000 złotych. Proszę Państwa, to co, ile mi wyszło? 2, 3, 6. Życzę Państwu powodzenia. Szukajcie pieniędzy w budżecie. Dziękuję za rozmowę. Znaczy dziękuję za uwagę. Dziękuję. Czy ktoś chciałby coś zapytać pana wójta jeszcze? Do tych
Cisza, nie ma nic. Przechodzimy. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Radni, ten bus, który będzie chodził właśnie od tej strony, od, przez folwark, prawda, od 1 kwietnia, wiem, byłam na rozmowie u dyrektora i wyraził zgodę na to, żeby ten, żeby zabierał, żeby dzieci jeździły, że otworzy szkołę. Tylko my, to dyrektor ma poinformować, czy jako gmina będzie informować o tym? Bo no bo rozmawiałam z panem wójtem, żeby porozmawiać z dyrektorem, czy będzie szkoła otwarta od 7 godziny. Tak, ale to dyrektor niech poinformuje, no przecież to nie dyrektor, jest moja decyzja. Tak, no, rozumiem, że chodzi o świetlicę, tak? Proszę, tak, oświetlicę. Tak. Nie no, bardzo dobry pomysł, dzieci przyjadą, nie będą musiały potem iść na nogę. Doskonale. Dziękuję. Dzięki. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś? Nie widzę, zatem przechodzimy do punktu następnego, punktu trzeciego. Informacja przewodniczącego Rady ze zgłoszonych interpelacji, zapytań radnych. Takich nie było. A zatem będziemy przechodzić do punktu następnego, punktu czwartego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Iwanowice na rok 2023 numer 50504/2022 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 grudnia 2022 roku. Pani Skarbnik, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Na Państwa ręce trafiła propozycja zmian wprowadzających zmiany zarówno w budżecie dochodów, jak i wydatków. Przedstawione Państwu zmiany polegają na zwiększeniu dochodów o kwotę 12 989 zł oraz zwiększeniu wydatków o kwotę wyższą, bo o kwotę 34 747 zł i 41 groszy. Zmiany w dochodach, Szanowni Państwo, wynikają z informacji otrzymanej od Ministerstwa Finansów dotyczących zmniejszenia środków subwencji ogólnej. Zatem będzie miało to również wpływ na stronę wydatkową, na plan finansowy szkoły podstawowej, gdzie zostaną zmniejszone środki planowane na wynagrodzenia nauczycieli. Jednocześnie otrzymano informację o zwiększeniu dotacji na dofinansowanie wychowania przedszkolnego. To również ma wpływ na zwiększenie, ponieważ dotacja została zwiększona o 19 776 zł. Ma to również wpływ na zwiększenie planu funkcjonowania przedszkola. Jednocześnie z uwagi na otrzymanie informacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska informującej o przyznaniu gminie Iwanowice umorzenia części pożyczki dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Iwanowicach Dworskich i w Poskwitowie. Tą inwestycję robiliśmy w 2018 roku. Dokonuje się zmian w planie rozchodów budżetu, a jednocześnie środki te, które zostaną umorzone, przeznacza się na zwiększenie kosztów związanych z obsługą zadłużenia, ale są to już wydatki i dotyczą środków na zapłatę ewentualnych odsetek od zadłużenia. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałam, zmiany w dochodach i w wydatkach nie są w tej samej wysokości, zatem zwiększa nam się deficyt budżetu, ale jest on pokryty środkami z umorzenia, bowiem zwiększono kwotę wydatków o 21 758 zł i 41 groszy. Zmiany w przychodach nie następują, zatem uprzejmie proszę o przychylenie się i przyjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, dzisiaj odbyła się komisja wspólna. Zatem poproszę Pana Przewodniczącego Komisji Wspólnej o wypowiedź. Tak, czy Pan Przewodniczący wspomniał, dzisiaj odbyło się wspólne posiedzenie komisji. Komisje po przeanalizowaniu projektu uchwały były za przyjęciem uchwały. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby coś do tego?
uchwały budżetowej dodać? Nie widzę, a zatem przechodzimy do głosowania. Dziękuję. Przechodzimy do następnego punktu, podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Iwanowice na lata 2023-2037. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, w ślad za dokonaniem zmian w wysokości deficytu budżetu, jak również zmniejszeniem planowanych rozchodów o środki wynikające z umorzenia pożyczki, ale także koniecznością dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej, bowiem z uwagi na konieczność zawarcia umowy na temat dzierżawy słupów oświetleniowych, gdzie przewiduje się zawarcie umowy, która będzie obciążać budżety lat 2023 do roku 2025, jak również z chęcią zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi w miejscowości Żerkowice Zagórze na ulicy Wichrowej, również gdzie proponuje się zawarcie umowy i wydatkowanie środków w roku 2024. Stąd propozycja wprowadzenia zmian w uchwale, zatem uprzejmie proszę o przychylenie się do propozycji zmian i podjęcie uchwały. Dziękuję. Pan Przewodniczący Komisji Wspólnej. Komisje były za przyjęciem projektu uchwały. Również dziękuję. Czy ktoś z radnych chciałby jeszcze coś? Nie widzę. Zatem przechodzimy do głosowania. Drodzy Państwo, przechodzimy do następnego punktu, podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie ze środków budżetu gminy Iwanowice kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Iwanowice. Proszę Panią Kingę o referowanie. Szanowni Państwo, jak wiadomo, do końca kwietnia 2024 roku konieczna jest wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych. Pierwotny termin na wymianę wskazywał na koniec ubiegłego roku, lecz został on przesunięty. Do końca roku 2026 trzeba wymienić kotły, które spełniają chociaż podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę trzecią lub czwartą. Mieszkańcy mają więc jeszcze kilka lat na wymianę tych kotłów. W związku z czym regulamin w pierwszej kolejności uwzględnia mieszkańców, którzy muszą wymienić swoje piece w roku 2024. W budżecie gminy Iwanowice na rok 2023 udało się zabezpieczyć kwotę 150 tysięcy w celu przekazania w formie dotacji mieszkańcom, którzy złożą wniosek o dofinansowanie takiej inwestycji. Dotację celową może uzyskać właściciel lub współwłaściciel nieruchomości znajdujący się na terenie gminy Iwanowice. Wszystkie urządzenia montowane w ramach dofinansowania muszą być zgodne z ustawą antysmogową. Kwota dotacji będzie wynosić 50% faktycznie poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 5 tysięcy. Prawo ochrony środowiska daje możliwość udzielenia takiej dotacji, a zasady jej udzielenia, w szczególności kryteria wyboru oraz zasady jej rozliczenia, określa Rada Gminy. Stąd też uchwała o przyjęciu regulaminu, w jaki sposób będą te zasady udzielenia dotacji przyznawane i rozliczane. Bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Komisji Wspólnej. Komisje były również za przyjęciem projektu uchwały. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, a zatem przechodzimy do głosowania.
Dziękuję. Przechodzimy do następnego punktu. Punktu siódmego. Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobiegania bezdomności zwierząt oraz określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie gminy Iwanowice. Poproszę pani inspektor. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, jak co roku w marcu musimy przyjąć program opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganiu bezdomności na terenie gminy Iwanowice. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami stanowi zadanie własne gminy. Powyższa ustawa reguluje postępowanie ze zwierzętami bezdomnymi. Uchwała przyjmuje program zapobiegający bezdomności zwierząt oraz opieki nad zwierzętami. Obejmują w szczególności sterylizację i kastrację zwierząt bezdomnych, poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt, usypianie ślepych miotów, odławianie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im miejsca w schronisku, opiekę nad wolno żyjącymi kotami oraz ich dokarmianie, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich odebranych na podstawie artykułu 7 ustawy 1 punkt 2 wyżej wymienionej uchwały. Powyższa uchwała ma na celu zmniejszenie uciążliwości, która powodują bezpańskie zwierzęta na terenie całej gminy, poprawę warunków bezpieczeństwa mieszkańców i stanu sanitarno-epidemiologicznego poprzez kontrolę nad rozrodem bezdomnych zwierząt. Ograniczeniu ulegnie populacja bezdomnych zwierząt, efektem czego będzie zmniejszenie liczby zwierząt trafiających do schronisk dla bezdomnych zwierząt, co pozwoli na zaoszczędzenie środków z budżetu gminy Iwanowice. Bardzo proszę o przyjęcie uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pana przewodniczącego komisji wspólnej. Komisje były za przyjęciem projektu uchwały. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zapytać coś? Nic. A zatem przechodzimy do podjęcia uchwały. Dziękuję. Przechodzimy do następnego punktu. Wolne wnioski i informacje. Proszę bardzo, pan wójt, bardzo proszę. Proszę państwa, za tydzień już święta, a więc chciałbym państwu złożyć najlepsze życzenia zdrowych, spokojnych świąt, takiego wiosennego optymizmu, dużo radości i mile spędzonych chwil w rodzinnym gronie. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Mi się wydaje, że będę wierzycielem całej Rady, również panu wójtowi, wszystkim pracownikom życzymy zdrowych i wesołych świąt. Czy jeszcze jakieś informacje, wolne wnioski? Proszę pytać. Nie ma. A zatem zamykam 56. sesję Rady Gminy. Dziękuję serdecznie.